Cóż za spokojne miejsce. Takie spokojne miejsca to tylko w Tajlandii. Ptaszki śpiewają, woda płynie, ryby głodne czekają na coś do jedzenia. Pełno palm. Pięknych palm, wysokich, prostych tam akurat, takich patyków. Tam też. Tylko pogoda taka trochę niezaciekawa, bo dużo chmur. Słońce nie może się tam przebić, tylko taką małą kulkę widać. Ale dobrze, bo przynajmniej mocno nie praży. Tylko przez to, że jest tak dużo chmur, jest bardzo wilgotno. Po prostu jest bardzo gorąco i od razu jesteśmy cali moksi. Masakra, to jest akurat niefajne. Ale dzisiaj będzie naprawdę bardzo ciekawe miejsce do pokazania. I to nie tylko tutaj ten stawik, tylko piękna świątynia. A więc bardzo zapraszam Was do tego vloga. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zostańcie na dłużej, żeby zobaczyć to piękne miejsce, bardzo blisko Pattayi. Dorota z Emmą kupują coś do picia, chyba kawę i coś jeszcze. I zaraz będziemy zwiedzać cały tutaj ten park, świątynię i wszystkie ciekawe miejsca, które można tutaj zobaczyć, bo naprawdę wydaje się to być fajna atrakcja, warta uwagi. Sklepik, gdzie możemy kupić żarcie dla rybek i sobie iść pokarmić rybki. Tutaj też jakieś jedzenie dla rybek. Kupiłaś to? 20 batów, a dużo tego no, jest. No dużo, no. A co, są jeszcze gdzieś te ryby, czy tylko tu? Nie wiem. Zostawię trochę, bo nie wiem, czy są gdzieś jeszcze. Sorry, the fish is only here? Fish? Here. Fish only here? Only here. Okay. No, a. Many places? Many places? A, okej, okej. No pewnie. Takiej kawki jeszcze nie piłam. Dlaczego? Bo to jest kawka 3 w 1 z saszetki. 3 w 1 z saszetki? Będzie taka pyszna kawka 3 w 1 z saszetki. A ile kosztowała kawka? 15 watów. 15 watów, okej. Dobrze, że pani się trafiła z dobrym angielskim jakaś i nam powiedziała, że karmić rybki możemy jeszcze w innych miejscach, nie tylko tutaj. Mają taniej niż w Sewenie, bo tam były lody, to panda, nie? Mhm. No i w Sewenie jest po 15, a tutaj po 10. Mhm. Dobra, chodźmy pokarmić te rybki. Kuwarzy, żebyś tu gdzieś nie wpadła. O, no tu chyba są duże ryby. O, tu są duże ryby. A w ogóle jak jechaliśmy do tego miejsca, to po drodze... O, tu są takie sumy. No. Wow. No te co na grillu jemy, no naprawdę. No i tutaj po drodze właśnie jak jechaliśmy, to mijaliśmy łowisko, takie jeziorko, na którym można sobie łowić ryby, także są tutaj też takie miejsca w okolicy. No tutaj cisza, tak. Tylko tam te gadanie jakie słychać, ale ryby ogromne. No takie wąsy. Chyba 10 lat nie piłam. Jak smakuje? Wyjątkowo. Mhm. W wyjątkowych okolicznościach. Tak. Ale tu jest cisza i spokój. Tylko nic nie wieje, naprawdę. Ani listki nie drgną. Jest tak gorąco. Ale fajnie. Idziemy sobie jakąś drogą. Jesteśmy w jakimś parku, który właśnie nazywa się tak bardzo dziwnie. Bałem się tego, że jak właśnie opuścimy Phuket i przyjedziemy gdzieś na ląd do Tajlandii, to że właśnie takich miejsc będzie brakować. Fajnych, takich tajskich, egzotycznych, gdzie właśnie będzie dużo zieleni i tak dalej. Ale okazuje się, że wystarczy wyjechać tylko kilka kilometrów za Pattaję i wszystko, dosłownie wszystko się zmienia. Piękne tereny, górzyście, zielono, przeróżne gatunki palm. Różne ptaki słychać, spokój, cisza. O, tu jacyś mnisi są w ogóle. I zupełnie inaczej niż w dużym mieście. Nie wiem, czy w ogóle mnichów można nagrywać. Chyba można.
Wiem, że na pewno nie można dotykać. O, tutaj jest już coś pierwszego związanego z Buddą. Także zaraz tam wejdziemy gdzieś pewnie. Tutaj sprzątają sobie ładnie, zamiatają. Słuchajcie, oczywiście drzwi do toalety są otwarte i można sobie wejść po prostu tak normalnie, ale jeszcze jest takie coś jak donation box, czyli można tutaj tych mnichów, którzy właśnie sobie żyją, trochę ich tam wspomóc, więc jakby, o, wrzućmy tam coś i wspomóżmy, powiedzmy, mnichów, żeby było ok, bo oni sobie bez tych paru batów i tak poradzą, ale zawsze warto kogoś tak wspomóc i się jakoś tu odwdzięczyć, że można było się załatwić albo coś. I tak samo macie też taką możliwość na kanale, czyli możecie wejść w opis tego filmu, macie tam link do supi.pl, tam was przeniesie i będziecie mogli wspomóc i też zrobić taką donację, donation tego kanału. My tymczasem idziemy dalej. O, tutaj też Emma, patrz, masz stawik, możesz nakarmić rybki. No to rzuć jej, niech sobie coś zje. Powiem ci, że szedłem i miałem wrażenie, a nawet na 100%, jakieś pajęczyny mnie obtegowały. Po buzi mi się poprzyklejały. No. O, jacie, jaki ogród. Ale w ogóle jakie tereny, co? Co najmniej gdzieś na Phuket albo gdzieś. Coś tam, tak, coś tam słychać. Zaraz wam właśnie pokażemy te świątynie. Może uda nam się nawet znaleźć odcisk Buddy, ale tego nie gwarantuję. A tymczasem jesteśmy w ogrodzie mnichów. Zaraz zobaczymy, co oni sobie tutaj posadzili. Tutaj na samym starcie widzimy, że rośnie im papaja. Emma, chodź! Nie wiem, czy tu można wejść, czy nie można, ale wszystko jest otwarte, więc chyba można. Czemu mają się obrazić, że wchodzimy, chyba, że nie wiem. Zobaczysz papugę chyba. Do ich ogródka. Tam taka zielona, patrz. No, jakaś papuga tam była, no. Ale klimat tu jest. A tam są więcej tam tych papug. Na tym drzewie? Kolejna przyleciała. Papugi były tutaj, a teraz tam są na tym dużym drzewie. Zielone. Tu tak sobie uprawiają ogródek. Ej, a to są papryki chyba, patrzcie na to. No. Papryki, no to są czerwone już. Ale papryczki muszą być w każdym ogródku. A śmiesznie tak sobie rosną, co? Na takich krzakach. W sumie no, w Polsce też rosną na krzakach. No, widzisz. Tak jak pomidory. Ale jest wilgotno. Jak w dżungli jakiejś. Gorąco. No. Tutaj trzeba być cicho. Nie można za dużo gadać. Bo tu się mnisi modlą. Tylko ptaki mogą śpiewać. Nieźle, co? Co? No, naprawdę, są tak odwzorowani, że ja na początku myślałem, że to prawdziwi ludzie siedzą. A patrz, tutaj są oni, ci prawdziwi. Thank you.
pięknie. Tutaj też taki ładny słoń, tylko ktoś mu jedną kość słoniową wyrwał. Jakiś niedobry ktoś. Ej, to taki park. O, jakie tutaj piękne drzewko. Idziemy dalej. Tutaj jest chyba... O Jezu, jak mnie wystraszył pies. Chciałem powiedzieć tylko, że tu jest chyba jakiś właśnie dom tych mnichów. Tu chyba mieszkają gdzieś. Tutaj jakieś kolejne toalety, ale tutaj są nieczynne. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakiś budynek z taką fontanną. A, w ogóle jest taki na wodzie. Ciekawe, co tam jest. Nie wiem. Nie wiem, Emi. Jakaś woda jest, ale czy ryby są, to nie wiem. Tam jest jakiś jeszcze nieskończony budynek. Świątynia. Tu jest jakiś bardzo duży teren. Bardzo dużo miejsc do pozwiedzania. Ten wygląda tak ciekawie. Zaraz podejdziemy bliżej. Tutaj mamy jakiś obraz Buddy albo mnicha po prostu. I tutaj jakaś kolejna świątynia, ale ta wygląda czadersko. Trochę bardziej mi jakąś taką arabską przypomina. Nie wiem. Może tylko tak mi się wydaje. Ale wygląda tak trochę inaczej niż te wszystkie inne. No poczekaj, tylko... No tak, tylko tutaj bliżej kawałeczek, z bliższa, żeby to zobaczyć. Do środka chyba nie, bo tam nie wiem, co tam jest. Tam jeszcze rusztowania porozkładane. Coś tam jeszcze kończą. Szkoda, że po angielsku nie ma napisane, co to jest. Ale to jeszcze jest nieskończone, więc chodzić po tym nie będziemy, po budowlach. Piesek sobie chodzi. Grzeczny jakiś. Tu mamy jakieś kolejne świątynie. Wszędzie pełno palm. I takie fajne tereny. Mnisi jako mężczyźni chodzą w takich tych pomarańczowych swoich szatach. A kobiety, jest ich tu trochę, mają takie białe. Tam idą trzy kobiety. Mają białe stroje, te dwie, które się tam modliły wcześniej. Tutaj też idzie jakaś pani w takim białym stroju. Więc wychodzi na to, że kobiety chodzą w białych strojach, a mężczyźni, którzy na przykład są tam na rogu koło auta za ogródkiem, są w pomarańczowych. Zbliżamy się do głównej atrakcji, ale to jeszcze nie jest to, co widzicie teraz na wprost. Za tym budynkiem jest jeszcze jeden i to jest ta główna atrakcja tutaj tego miejsca. I już tam pomalutku zmierzamy. Tutaj jakieś takie żółte autobusy, nie wiem, co oni wożą, tych mnichów gdzieś, czy coś, czy jakichś turystów gdzieś obwożą, albo coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jest ogólnie parking, gdzie przyjeżdżają autobusy, więc pewnie też ten czerwony autobus się tutaj zatrzymuje i sobie możemy tutaj to miejsce pozwiedzać. No i tak, idziemy teraz takim chodnikiem i przed sobą widzimy tą główną świątynię, do której przyjechaliśmy. Wygląda czadersko. Totalnie też inaczej niż wszystkie inne. Zaskakujący widok. Cichutko, standardowo. Trochę palm po lewej, trochę po prawej. Tutaj jeszcze jest jakiś jeden duży budynek. Psy pilnują wejścia. Ale mam nadzieję, że nas wpuszczą. Ptaki coś tu hałasują. O, samolot leci. A tak wygląda tutaj dojście do tej świątyni. Bardzo, no. Ale ty ładnie też wyglądasz z kwiatkiem. Dziękuję. No, psy tutaj są strażnikami i nie wiem, czy nas puszczą. Może w takim razie obejdziemy jeszcze najpierw tą świątynię dookoła, skoro jest taka możliwość. Co? Jak myślisz? To może chodźmy jeszcze zobaczyć to z innej strony. Ale tutaj wygląda czadersko. Mówi, że
tędy trzeba iść. Tak? Strażnik. Ten strażnik mówi, że tędy się wraca. Jakby co? Idźcie tędy. Tutaj droga wolna. Powiem wam, że ta świątynia to z każdej strony praktycznie wygląda tak samo. Czy jesteśmy z boku, czy z przodu, czy z tyłu, to ona jest jakoś tak zrobiona, że z każdej strony wygląda identycznie. No ciekawie. Tutaj mamy jakieś boczne wejście, ale jak patrzę na tą świątynię, to mam wrażenie, że jakbym patrzył tam całkiem od przodu. Więc z każdej strony jest chyba mniej więcej, powiedzmy, symetrycznie zrobione wszystko tak samo i odwzorowane z każdej ściany. Z każdej strony ściana jest praktycznie zrobiona tak samo. Co, Emi? Teraz ta noga nie ma głowy, ma odciętą. Ujacie, ale jaka gruba. O, jaki grubas. No, ale gruba. Czy miała odciętą głowę? To tak równo jakby ktoś jej odciął nożem. Nie wiem, może któryś z mnichów przyszedł i jej zrobił. Chacia! I głowa odleciała. Może King Bruce Karate Mistrz tu przyszedł i chyba tak. O, tu jesteśmy teraz z tyłu świątyni. No i ta świątynia znowu tutaj wygląda tak samo jak z każdej innej strony. I tutaj znowu jest też takie wejście. Takie samo, jak zaraz dojdziemy do równego środka. I będzie wyglądać wszystko tak samo. Tutaj już jest koniec tego terenu. I zaczyna się jakaś dżungla. Tam już jest bardzo ciasno, jeśli chodzi o roślinność. Bardzo bujnie, bardzo gęsto. No ale w takim klimacie to się nie ma co dziwić, bo jest mokro, nawet nie musi padać, żeby było mokro dzisiaj. No i to obeszliśmy tą świątynię, można powiedzieć, prawie całą. No wypadałoby wejść do środka. Zaraz zapytamy tam jakaś pani... O Jezus, zapytałem coś, jakąś korę z drzewa. Zapytamy panią... Czy można wejść do środka, czy nie można? O, i ostatnia, czwarta strona świątyni. Tutaj znowu wejście. No wszędzie tak samo. Całkiem taka symetryczna jest jakaś. Nie pyta się pani, tylko ochroniarzy, które tam leżą. Aha, tych psów? Wejścia, no. No to zapytamy psów, czy możemy się tam dostać, czy nie. No, bramy ładne, płoty ładne, wszystko ładne, tereny ładne. Warto się tu wybrać, pospacerować. Fajnie, że tu przyjechaliśmy, nie? No. Ale bardzo gorąco jest. A to i tak dobrze, że słońce takie nie świeci. Po prostu, opatrz, biegnie pies do mamy. Oj, zaciekawił się mamą pies. Oj, wszystkie psy zaczynają tu biec. Może one myślą, że masz coś do jedzenia. Ja mam, ale dla ryb. Kurde, ja nie mam jak się tu bronić. Panie strażniku, możemy tędy przejść bezpiecznie? Macha ogonem, to powinno być ok. Zjadają ostatnich, jakby co? Emma, uważaj, jesteś ostatnia. No, nie biegaj. Nie no, machają ogonkami, będzie dobrze. Tylko czy my tam do środka się możemy dostać, to nawet nie wiem, jak mamy to zrobić. Zapytamy tej pani. Excuse me? Can we go inside? Yes? Pani kiwnęła głową, że tak. Może nas nie pogryzą. Co? Nie wiem. Ściągasz buty? Dlatego, że tam był znak, no to ściągam. Tak? Nie widziałem. Okej. Okay. Wchodzimy do środka. Zaraz tam. Czekaj, gdzie tu idziemy? Taka otwarta ta świątynia. Czyli tu trzeba wejść głębiej, żeby było tam gdzieś w środku. Teraz jesteśmy na jakimś takim korytarzu. No, tu troszkę zawiewa. Ciekawe skąd. Na dworze nie wieje, a tu jesteśmy w murach w środku i tu wieje. To są cuda. To jest Budda. Budda czuwa. Możemy sobie tu pospacerować. Wstęp oczywiście free, ale skrzynka na tipy, czyli na piwki, jest. Zaraz ją trochę zasilimy. Nie, przy wejściu nie. Był taki sklepik z różnymi piciami w ogóle. To myślisz, że oni te pieniądze zarobione dają tutaj do tego, czy sobie biorą? Ale tam, gdzie myśmy kupowali kawę? No. Nie, no to ci to byli prywatni tacy. Nie, nie, nie. Bo to już tak było, tak trochę poza. Jezu, co tam się dzieje? Dobra. Dobra, ja bym chciał wejść do środka. Przejdziemy znowu dookoła. Kroków trochę porobimy. Pozwiedzamy. Poćwiczymy.
Ciekawe, czy tu rozciągać się można. A właśnie, bo tutaj jeszcze w ogóle gdzieś są te yoga, ćwiczą jogę i tak dalej, więc tutaj gdzieś by można było się trochę porozciągać i takich różne rzeczy porobić. Ale nie wiem gdzie. Tutaj jakieś mamy takie ładne obrazy, coś tu przedstawiają. Jakieś węże, kury, świnie. No, taka piramida jakaś. Nie wiem, co to oznacza. Coś to pewnie oznacza. O, patrz, tutaj są te stopy Buddy chyba. Nie wiem, ale tu gdzieś miała być taka jakaś odbita stopa Buddy. Może tam w środku, gdzieś w tej świątyni jest. O, tutaj widzimy też jakieś grosiki powrzucane do takiej ładnej misy. Tutaj taki posąg Buddy. Tutaj jeszcze taki też jeden mały. I tylko słychać jakieś modlitwy, nie? No dobra, spróbujmy wejść do środka. O, tutaj jakieś takie obrazy modlących się. Okej. Dobra, spróbujmy wejść do środka. Myślicie, że można tutaj jakoś wejść? Panie. Nie, panie nic nie mówi, czy można, czy nie można. Cholera. Chciałem wejść do środka. Co tam w środku jest? Nic nie widzę. Takie szyby, że nic nie widać. Co? Chyba nie można, co? Nie wiem. No, to chyba tylko miejsce dla mnichów dostępne. Widzicie coś? A może trzeba by było przyjść o jakiejś odpowiedniej godzinie, jak się modlą albo coś, i tylko wtedy jest otwarte. Cholera wie. Wszystko po tajsku? Nie. I co? Trochę jestem zniesmaczony, że nie mogliśmy tam wejść do środka. Już możesz mówić trochę głośniej. Dasz mi jakiś patrz na loda? Nie to miał go. Mogę dać ci kopa, jak chcesz. Ej, 10 batów za loda. To dam ci. Nie, nie mi, tylko ja tobie. Dobra, tam jeszcze musimy zobaczyć, co to za posąg. I może zobaczymy, co tam jest w tej świątyni jeszcze. Tu idziemy zobaczyć jeszcze jakąś postać. Nie mam zielonego pojęcia, co to. Jakaś chyba kobieta. Nie wiem, zaraz zobaczymy z bliższa. Ale nie widzę też żadnych za bardzo takich oznakowań, tabliczek z napisami, co to jest. Więc za dużo się nie dowiemy z samego obrazka, ale zobaczymy z bliższa. Później pójdziemy tam jeszcze dalej w prawo, zobaczymy, co jest. Tutaj na takich złotych kamieniach siedzi sobie pani w okularach i ma taki swój posąg. No, taka starsza pani. W takim ładnym miejscu, gdzie jest tak cicho, spokojnie, sobie tutaj odpoczywa. O, tam jakieś takie góry w ogóle duże. Widzisz, że ma tam góry takie wielkie? Wiem, tylko też, że jest bardzo gorąco. No, bardzo. Cieszę się, że słońca nie ma. O, tutaj są kolejne dwa posągi. Tutaj jest jakaś... Królowa? Może królowa? Nie wiem. Może królowa z królem? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Emma się tutaj kłania. Ładne kwiaty rosną. No pięknie. Tam jest jeszcze jedna jakaś świątynia przed nami. I w sumie to tyle. A jeszcze ten jeden wielki budynek nam w sumie został, do którego nie poszliśmy. Może zaraz jeszcze do niego pójdziemy. O, i tam jest jeszcze wielki fishing lake, czyli miejsce do łowienia ryb. Wielkie, duże jezioro. Ale tutaj jest dziko. Dziko, co? No. A gdzie my mamy w ogóle auto zaparkowane? Tam gdzieś, tak? No.
Chyba tak. Okej, okay. Idziemy jeszcze tu, zobaczymy. Dobra, tutaj widzimy już z daleka, że jest jakiś wielki posąg Buddy. Złoty posąg, standardowo, znaczy najczęściej spotykany. O, Emma, buty trzeba ściągnąć poniżej. Tutaj jakieś laczki stoją. Okej, okay. Buty ściągnięte, można iść do środka. No, tutaj jest jakieś takie typowe miejsce do modlenia się. Wiatraki powłączane. Jeden pan medytuje tutaj po prawej stronie. Tam widoki z okna przepiękne, tutaj na te palmy i na ten staw, ale tu chyba nie da się do niego teraz dojść, bo jest zamknięte, no tutaj jest ogrodzenie i to już nie jest teren należący do tego terenu mnichów, a tutaj można przyjechać na rybki, też można się wychilloutować nieźle, a tam w oddali widać wieżowce z Pattayi i słońce, które próbuje przebić się przez chmury, ale na szczęście za mocno nie daje rady. Ej, patrzcie na to, co tutaj idzie. Jakie to ogromne. Jo. Patrzcie, ile to ma nóg. Jo. Podobno jak to ugryzie, to przez tydzień czasu boli jak cholera. Emma tutaj, o patrz, jakie to ma kolca takiego z tyłu. No. Normalnie takiego kolca. Może ty ugryzie. Fuj, jakie to jest, fuj, fuj, jakie to jest ohydne. O, patrz, jak się zwinęło. Jak wąż. Mhm. Może to ma jakieś pokrewieństwo z wąż. Coś. Tutaj takie trzy ogromne flagi, tylko nie ma wiatru. I takie są trochę zwinięte, a szkoda, bo ładnie by wyglądały, jakby tak powiewały, bo są ogromne. O takich wielkich słupach. A my właśnie jesteśmy jeszcze tutaj koło tego jeziorka. Żeby sobie zerknąć, jak to z bliska wygląda. Ej, patrzcie się, tam jest jakaś znowu świątynia. No właśnie widziałam, no ale nie wiem. Kurde. To jest kolejne na mapie. No może to jest to muzeum, do którego zaraz się będziemy udawać. I w ogóle powiedzieć, że tutaj na 10 batach, może na 5 też jest, nie przyglądałam się, też jest jakaś świątynia, może to ta. Nie wiem, może ta. Tylko gryzie gilgocze. Tutaj ktoś jakieś ogniska palił. Albo śmieci. Gołębie. W Polsce u nas w parku takie jest staw, tylko że tam zamiast gołębi są kaczki. Czy są tutaj jakieś schowane ryby? To na pewno jakieś duże. Na pewno jest sporo.
Ma w ogóle duży bardzo staw, takie jezioro. Tam taki jakby troszeczkę park z ławkami, właśnie można sobie posiedzieć, popatrzeć. A w ogóle to można, a nawet tam są jacyś ludzie. Przyjechać na piknik, połowić ryby. Tutaj jeszcze taki kolejny stawik i pełno tych lilii takich, czy czego to jest. Ja cię kręcę, ile tego tutaj jest. Masakra. Cały staw z takich roślin. I tam jeszcze jest jakiś taki budynek, nie wiem co to za budynek. Może też jacyś mnisi tam mieszkają. No i o, komary trochę jeszcze tu jakieś latają. Więc trzeba się stąd szybko zwijać. O Jezu, ale tam coś wielkiego pływa w tej wodzie. Ujocie, naprawdę. Jakie tam coś musi być ogromne. Coś tam poluje jedno na drugie. Może jakiś waran albo coś na rybę. Cholera wie, w takiej wodzie to może wszystko żyć. Ale naprawdę. Ogromnie pluska woda. Więc coś wielkiego, nie jakaś mała rybka. Przyjechał autobus z turystami. Ale nie ten czerwony, którym może moglibyście się tutaj dostać, tylko jakiś normalny autobus z normalnymi turystami. Jakaś wycieczka. A jednak okazuje się, że jest chodnik i możemy iść tam na mostek i jeszcze zobaczyć, co tam jest. Tutaj po lewej stronie też jest jeszcze jakaś taka budowla. Przeogromny teren, po którym można co najmniej z godzinę, dwie łazić i sobie tutaj zwiedzać. Emi, wiesz, jakie tam przedtem jakieś wielkie coś się rzucało we wodzie? Tylko nie widziałem co, ale woda chlapała, chlapała. Rzucasz coś? Karate mistrzu? Rzucaj, może coś przypłynie. Dalej, gdziekolwiek. Są sumy? Jaki ogromny! Coś ty. Patrz, jaki duży! Patrz! No, o jakie sumy! Mam, patrz, jaki wielki sum! Ale strzeliły jedzenie. Nie boją się. Tylko jedzą od razu. Jaki duży! No kurde, pełno ich tu jest. Ale sum! No. 5 razy takie, jak te, co jemy właśnie i widzieliśmy wcześniej. W tym drugim stawie, w tym pierwszym. No pyski ogromne. No. Co tu się dzieje? Nie. Ale się mi narobiła. Zabawy. Jakie sumy, ile ich tu jest. Jo. Boże, Pa sobie pojadły. Tam jeden nie do wody. O nie! Co to wpadło? Moja 10 batów na lody. 10 batów na lody ci wpadło? Yeah. To czemu nie trzymałaś? Trzymałam. No to słabo. Ja cię. Teraz trzeba koniecznie wspomóc Emmę. Trzeba zrobić donation dla Emmy na suppi.pl / emmajerski. Link w opisie. Co ty chcesz? Na lody. Na lody. Dobra. Tutaj już pomału wracamy się do samochodu. Ale po drodze jeszcze mamy co pozwiedzać. Jesteśmy jeszcze blisko tego jakiegoś jednego budynku, a tamtą świątynię zostawiliśmy już z tyłu. Tutaj takie piękne jeszcze łabędzie. Mega teren. Zatoczyliśmy ogromne koło, bo znajdujemy się po drugiej stronie stawu, gdzie zaczynaliśmy tego vloga.
To jest ten staw. Tutaj zaczęliśmy karmić pierwsze rybki. I teraz jesteśmy z drugiej strony. I tutaj będziemy się z Wami żegnać. Ale to jeszcze nie koniec, bo mam dla Was oczywiście kolejny ciekawy odcinek, na który teraz zapraszam. Ej, Emma! Patrz, jaki tam waran idzie. Cicho, że on nie jest groźny. Co, ty chcesz tam iść koło niego? Nie, no on sobie pójdzie zaraz, nie? Ja tam na pewno koło niego nie przejdę. Ale ogromny waran. On idzie do wody. No tak na razie to... Dobra, idziemy na razie za nim. Naprawdę? No a co? Nie wiem, nie wracamy się tak jak przyszliśmy? Muszę czekać. No na pewno chce iść do wody. Myślę, że on marzy o tym, żeby nas zaatakować. Nie wiem. Ale jest ogromny. Jeszcze takiego chyba wielkiego, żeśmy tu nie widzieli. Wow. W Lumpini, nie? Nawet w Lumpini nie wiem, czy były takie ogromne. Ale ogromny waran. Ej, zwolnij, zwolnij, Emma. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Bo jest daleko. Jest tak na wzdłuż. Widać mu tylko dupę i ogon. Ale jest ogromny. Gorzej jakby nam taki na podwórku gdzieś zaparkował. Taki waran. Przyszedł i położył się na miejscu, gdzie jest stolik i krzesełka. Do posiedzenia i on by sobie tam siedział. Co wtedy by było? Kto by go przegonił? Sam by sobie poszedł? Ale jest byk, ale jak on się rusza, jaki wolny w ogóle. Ja nie wiem, czy on taki wolny jest cały czas, czy jakby chciał biec, to by biegł szybciej od nas. Tam jeszczurki łażą po kablach. Tu ptaki śpiewają. Wiewiórki, nie jaszczurki. Ej. Idzie? W krzaki? No i przejdzie? Przeszedł. Wszedł. Oh my god, co to był za jaszczur? Tego się jeszcze nie spodziewałem, że na koniec. Czekaj, niech mu ten ogon jeszcze się chociaż schowa. Tam mu jeszcze tylko ogon taki wystaje, długi. Emma, czekaj, nie idź jeszcze. O, ale ma ogon. Schował się. Więc raczej powinniśmy bezpiecznie, chyba szybko się stąd zwinąć. Emma, idź. No. Oh my god. Co za dzika Tajlandia. Udało się przejść, co? Ale był ogromny. A jak chcecie pooglądać więcej takich waranów, to możemy Wam teraz w sumie zaprezentować film z Bangkoku, z kolejnego parku. Ostatnio Wam pokazywałem film z Forest Park, a teraz pokażemy Wam film z Lumpini Park, gdzie też byliśmy i też warto zobaczyć ten park. Warto się udać do tego parku, jak będziecie kiedyś w Bangkoku. I tam właśnie widzieliśmy takie pływające warany, chodzące warany i też je ponagrywaliśmy. Także to będzie w sumie dobry film na teraz, żeby jeszcze go sobie obejrzeć z Bangkoku. Także serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, kliknąć dzwoneczek i zapraszam do kolejnego vloga.